Nie pytają cię o imię, walcząc o tym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walcząc o tym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walcząc o tym cieniem mgły. Quo vadis, kurwa. Ja pierdolę. Co się wydarzyło, to się już, kurwa, nie odwydarzy. Myślę, że... No kto jeszcze może być? Tylko Tadeusz Rydzyk może zamknąć ten challenge. No nie, no i Jarosław Kaczyński, no. Dalej to już się nie wyobrażam. Już wyżej nie może być niż jasny cień mgły, ostry cień mgły. Andrzej. Powiem wam, mordy, że kurwa... No nie wiem, no. To po prostu teraz już nie wiem. Bo to jest tak, może się mylę, ale czy właśnie prezydent naszego kraju nominował premiera naszego kraju do wzięcia udziału w akcji, której celem jest pomaganie służby zdrowia, ponieważ nasz kraj sobie nie daje rady? Czy kurwa mi się wydaje, czy tak jest? Czy po prostu chodzi tylko o rapowanie? To zabrnęło za daleko, moje mordy. Tak mi się wydaje. Oczywiście każdy może sobie uważać inaczej. Moim zdaniem to za daleko. No ale pomaganie jest trendy, więc kurwa fajnie. Mam nadzieję, że ktoś wytłumaczy, co chodzi z tą mgłą. I że mam nadzieję, że to nie jest ta sama mgła, co 10 lat temu. Ja pierdolę. A tak już poza jajcami, zupełnie poważnie mówiąc, uważam, że to bardzo nieuczciwe i stanowczo protestuję przeciwko robieniu sobie kampanii wyborczej na akcji charytatywnej. No bo chyba nie mamy wątpliwości, że jest to element kampanii wyborczej. Chyba że ktoś z was naprawdę wierzy w to, że sam Andrzej, prezydent nasz, wstał dzisiaj rano i pomyślał, wczoraj w wiadomościach, kurwa, nie, to nie w wiadomościach, to w faktach mówili i na Polsacie mówili to. O tej akcji to może też se zarapuje. Tam jest sztab jednak PR-owców, którzy powiedzieli, panie Andrzeju, to jest ten czas, trzeba chwycić za mikrofon. Czekam na zwrotkę premiera, no i czekam na gorące nominacje. Kurwa, mać ludzie. Ktoś powinien nominować teraz Joannę Szczepkowską, żeby mogła nagrać Hot 16 Challenge i powiedzieć, proszę państwa, dzisiaj oficjalnie skończył się w Polsce hip-hop, a zaczęło się coś więcej, bo to jest coś... Ja pierdolę. Nie sądziłem, że tego dożyję. To się kurwa wydarzyło wszystko. A już zamykając ten temat poważny, poprzedni już, żeby to, bo to myśl mi umknie i kurwa to potem będzie w piździec i znowu będę pisać. A propos tych kopalni, prawda? One faktycznie pracowały cały czas, ale ja się pytam, kurwa, na chuj one pracowały? Jak kurwa panowie, co się właśnie nominują, sprowadzili największy statek transportowy, kurwa, węgla z Kolumbii, kurwa, i węgiel z Rosji idzie. To na chuj ten węgiel oni wydobywają, kurwa, jak oni go sprowadzają? Czegoś tu nie rozumiem, ale ja nie muszę tego rozumieć. Jestem małym robaczkiem, kurwa. Dobra, spierdam z tego balkonu, jadę, kurwa, do studia, bo to... Idź na grzyby! Idź na grzyby, bo i ty, i ja pójdziemy siedzieć. Tak mówił Janek Hofander do Ryśka Ochuckiego. Misiu. I ja pierdolę, czego myśmy dożyli, ludzie? To się nie dzieje. Mordę, tylko jedna krótka wiadomość, nie chcę się wpytać w politykę, wiecie jak jest, ale mam potwierdzone info, kurwa, z najwyższych, kurwa, szczebli władzy. PAD tylko podpisał się pod swoim tekstem. To nie jest autor tekstu.